Dobrze. Bardzo dziękuję za powiedzenie. Mateusz Łakomy. Ja w moim wystąpieniu chciałem się odnieść do tematu, który pojawił się ostatnio w dyskusji geopolitycznej w Polsce na temat możliwości wykorzystania w ramach konfliktu hybrydowego przez Federację Rosyjską przeciw Polsce, wykorzystania stymulacji strumienia migracji uchodźczych z Ukrainy do Polski. Chciałbym może jeszcze, zanim przejdę do samej prezentacji, powiedzieć dwa słowa zapowiedzenia. Pierwsze jest takie, że ta prezentacja będzie interdyscyplinarna, to znaczy ona korzysta z dorobku geopolityki, demografii politycznej, studiów nad bezpieczeństwem, klasycznej politologii. To tak adresuje do tych osób, które mogą czuć się niekomfortowo z tym, że pewne syntetyczne perspektywy się używa podczas publicznych wystąpień. Z drugiej strony chciałbym zwrócić uwagę, że oczywiście będą wyświetlane slajdy, jak Państwo tutaj widzą. Ja natomiast, te slajdy są dosyć szczegółowo opisane, to znaczy na nich jest dużo tekstu. Ja nie zachęcam do tego, żeby teraz się w nie wczytywać. Ja będę opowiadał główne wnioski, które z tych slajdów wynikają. Ta prezentacja będzie po wystąpieniu upubliczniona, będzie można ją ściągnąć z internetu, tak więc osoby zainteresowane szczegółami będą miały możliwość już na spokojnie przeczytać. Dobrze. Zagrożenie czy szansa? Może tak cofając się na poziomie makro, skąd w ogóle wzięły się zmiany w systemie międzynarodowym obecne, które mają miejsce, no to jest oczywiście tym głównym czynnikiem to jest koniec momentu unipolarnego Stanów Zjednoczonych. Tak? Stany Zjednoczone po pokonaniu Związku Radzieckiego w zimnej wojnie całkowicie zdominowały system międzynarodowy, natomiast wiemy, że ostatnio ta sytuacja się zmienia. Tutaj są co najmniej dwa czynniki wiodące, to jest wzrost Chin i kryzys gospodarczy, który dotknął Stany Zjednoczone. Oba te czynniki jednocześnie spowodowały, że Stany Zjednoczone wygląda na to, że już nie mają sił do tego, żeby całkowicie panować nad globalnym systemem międzynarodowym, co powoduje z jednej strony koncentrację sił amerykańskich na zachodnim Pacyfiku, z drugiej strony pojawia się szansa, taki window of opportunity byśmy powiedzieli, dla innych mocarstw dotychczas zdominowanych przez Stany Zjednoczone do zajęcia takiej pozycji w nowym systemie międzynarodowym, który w lepszy sposób reprezentowałby ich interesy. Z perspektywy realistycznej, której jestem zwolennikiem, o tym, kto będzie w tym małym klubie przyszłych mocarstw decydujących o tym, w jaki sposób ten system międzynarodowy będzie wyglądał, będzie decydowała ich potęga. Potęga ma różne definicje. Ja dla potrzeby tej naszej prezentacji chciałbym używać potęgi Josepha Nye'a, zgodnie z którą potęga danego kraju to jest zdolność tego kraju wywierania wpływu na działania innego kraju. Tak więc to będzie miało znaczenie zasadnicze, żeby zrozumieć to, co chciałbym dzisiaj przekazać. Dobrze. Ta szansa, te możliwości pojawiły się także dla Rosji. Tak? Wiemy, że moment unipolarny Stanów Zjednoczonych wziął się stąd, że skończył się ten okres bipolarny, kiedy Związek Radziecki, czyli Rosja we wcześniejszej formie ustrojowo-terytorialnej rozpadła się, tak? Spadła do pozycji kraju w najlepszym razie półperyferyjnego w systemie międzynarodowym. Natomiast po okresie konsolidacji od początku XXI wieku podjęła próbę do tego, żeby lepiej te swoje interesy reprezentować. I jeśli byśmy się przyjrzeli interesom rosyjskim, to zauważymy, że one układają się w pewne koncentryczne kręgi, tak wychodząc od samego terytorium rosyjskiego, czyli dotyczących samej Rosji. Oczywiście Rosja dąży do zwiększenia suwerenności nad swoim własnym terytorium, nad swoją własną populacją, konsolidacji wpływu, poprawy gospodarki własnego kraju, ale idąc dalej w obszarze bliskiej zagranicy, byśmy powiedzieli przestrzeni poradzieckiej, wielkiego limitrofu, różne pojęcia tutaj są używane, Rosja dąży do zbudowania tam wyłącznej strefy wpływów i wypchnięcia z tego wpływów innych mocarstw, co ma znaczenie w szczególności dla obszaru tutaj zaznaczonego jako obszar numer 3 na tym slajdzie, to znaczy przestrzeni między obwodem kaliningradzkim a Półwyspem Krymskim, gdzie mamy do czynienia z pewną penetracją NATO, znaczy penetracja, to nie jest penetracja wojskowa, tak, to jest penetracja wpływów, tak, odciągania ściągania tych krajów w kierunku penetracji NATO, penetracji Unii Europejskiej, zwiększenia atrakcyjności dla tych krajów i regionów, przystąpienia do struktur zachodnich. W dalszym ciągu to jest dominacja Eurazji, tak, stanie się czynnikiem dominującym w przestrzeni eurazjatyckiej. No i wreszcie osiągnięcie statusu mocarstwa światowego. A dlaczego to jest istotne dla Rosji? No ponieważ jeżeli osiągnie status mocarstwa światowego, to wtedy tak de facto będzie w stanie ukształtować system międzynarodowy, żeby lepiej reprezentował jej interesy i na powrót stanie się krajem rdzenia, którego interesy, znowuż powtarzam, będą dobrze reprezentowane. Jaki to ma odniesienie do Polski? No Polska jest krajem, który ma pewien wpływ na zdolność Rosji do osiągnięcia co najmniej kilku z tych swoich globalnych celów. No, pierwsza to jest oczywiście jako członek Unii Europejskiej, jako członek NATO, ma pewien wpływ na to, w jaki sposób następują wpływy natowskie i unijne na terenie właśnie zachodnich rubieży, zachodniej części rosyjskiej przestrzeni poradzieckiej, byśmy powiedzieli. Także jako kraj leżący między Niemcami a Rosją ma pewien wpływ na zdolność Rosji do stworzenia systemu międzynarodowego obejmującego Eurazję. Tak więc można powiedzieć, że dla Rosji zdolność do neutralizacji działań Polski, w przypadku gdyby one nie były sprzyjające działaniom rosyjskim, zabezpieczaniu ich interesów, ma pewne znaczenie, tak? I tutaj na to powinniśmy zwracać uwagę. Na poziomie teoretycznym, jesteśmy na konferencji dotyczących wojen hybrydowych, to też można tylko hasłowo powiedzieć. My oczywiście tutaj wszyscy zgromadzeni wiemy, że Rosja jest wiodącym krajem, który stosuje koncepcję wojen hybrydowych, tych wszystkich koncepcji związanych z wojnami informacyjnymi do tego stopnia, że o ile historycznie wykorzystywanie narzędzi informacyjnych nie jest niczym nowym, tak? Natomiast pewną nowością w stosunku do działań kinetycznych, czyli polegających na strzelaniu, zrzucaniu bomb i tak dalej, to pewną nowością w przypadku Rosji jest taka, że być może można już powiedzieć o tym, że dla Rosji działania informacyjne są wiodące w chwili obecnej dla wpływu na inne kraje, a działania kinetyczne, działania wojskowe mają już w pewnym sensie charakter pomocniczy. I widzimy tutaj różne teorie, koncepcje, które mają wpływ na działalność Rosji. To oczywiście znamy pojęcia, może jeszcze cofając się jedno zdanie wcześniej, cele tych działań są dwa. Oczywiście to jest pozyskanie elit danego kraju do działań spolegliwych, tak spójnych z działalnością Rosji, a jeżeli chociaż to nie jest możliwe, to co najmniej do takiego osłabienia danego kraju, żeby nie był w stanie skutecznie się przeciwstawić. No i przechodząc do tego, co chciałem powiedzieć wcześniej, kilka koncepcji, które tutaj działa, tak dywersja ideologiczna, czyli osłabianie spójności między rządem a społeczeństwem, osłabianie spójności samego społeczeństwa, jego zdolności poprzez atak na moralność, poprzez atak na wiodącą religię, poprzez atak na instytucje kulturalne, powodujące destabilizację, koncepcja wojny buntowniczej, wykorzystująca ruchy społeczne, różnego typu ruchy oporu, które są w stanie rozsadzać od wewnątrz poprzez odpowiednią eskalację ich działań, odpowiednie nagłośnienie ich działań, kraj poddany atakowi. Są też ma takie znaczenie chociażby utrzymywanie potencjału protestu w ramach tych krajów. No, czy wreszcie kwestia wojny informacyjnej, czyli poprzez informacyjne odpowiednie sterowanie informacjami prawdziwymi, fałszywymi, kierowanie tak ruchami politycznymi w ramach danego kraju, żeby one odpowiadały interesom rosyjskim. Co teoria podpowiada, że jednym z narzędzi, które mogą być stosowane w ramach tych nowych koncepcji wojennych, jest także wykorzystywanie fali migracyjnych. Tak? Fale migracyjne to podejmowane jest chociażby przez Collarda i Fabera, tak, wskazujących na 27 narzędzi możliwych wojny nowej generacji. To samo jest w koncepcji pułkowników Lianga i Changsui, tak, chińskich oficerów, którzy to wprost wskazują. Idąc dalej, przyglądając się historycznym działaniom Rosji, historycznym, czyli z historii najnowszej, no widzimy, że Rosja stosuje w praktyce działania wojny hybrydowej dla osiągnięcia swoich celów, począwszy nawet od konfliktu na Ukrainie, zajęcie Krymu, zajęcie Donbasu, później wsparcie i utrzymanie władzy prezydenta Bashira al-Assada i wiele możliwych wpływów na wyniki wyborów, czy to referendów odnośnie Brexitu, niepodległości Katalonii, czy wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, we Francji, parlamentarnych itd. Jakbyśmy chcieli to w jakiś sposób syntetyzować te działania, to widzimy dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście dominują tutaj albo działania czysto informacyjne, albo informacyjne przy wsparciu działań kinetycznych, a z drugiej strony Rosja koncentruje swoje działania w dwóch obszarach. Po pierwsze, chce zmienić sposób działania krajów rdzeniowych obecnego układu międzynarodowego, no w szczególności tutaj widzimy krajów zachodnich, tak? Stara się wpływać na działania Stanów Zjednoczonych, działania Niemiec, działania Francji, z różnym skutkiem, ale te wysiłki są podejmowane. A z drugiej strony stara się w przypadku, no jeżeli nie może zmienić, to przynajmniej dezintegrować potencjalnych przeciwników. Tutaj widzimy, dezintegracja była celem wsparcia referendum odnośnie Brexitu, tak, który osłabił Unię Europejską, osłabienie Hiszpanii poprzez wsparcie referendum w Katalonii. Ja bym tutaj może taką uwagę jeszcze tylko dodał, że skala tego wpływu, realna skala, ma znaczenie, ale też sam fakt próby podejmowania wpływu, czy nawet insynuacja, w jaki sposób uprawdopodobniona, że ten wpływ ma miejsce, no już wybiera sam w sobie pewien efekt informacyjny, tak? Tak więc cokolwiek się nie dzieje, jeżeli się mówi, że Rosjanie maczali w tym palce, to już w jakimś sensie informacyjny jest to sukces Rosji. Tak podsumowując ten slajd, można powiedzieć, że Rosja rzeczywiście tymi swoimi działaniami pokazuje, że jest w stanie skutecznie wywierać wpływ na działanie innych kluczowych graczy układu międzynarodowego, więc w nowym systemie międzynarodowym zgodnie z tym przesłaniem powinna być uwzględniana. Patrząc na historyczny ogląd, jak mogłyby być, czy działania migracyjne były wykorzystywane, okazuje się, że tak, że dosyć często w różnej formie działania migracyjne były wykorzystywane do osiągnięcia celów politycznych. Zarówno stymulowanie migracji uchodźczych, jak i samo grożenie, że te migracje uchodźcze będą wykorzystywane, czy też hamowanie migracji, które z jakiegoś powodu ktoś inny chciał osiągnąć. I tutaj również są dwa ciekawe wnioski. Pierwszy jest taki, że te działania były wykorzystywane po pierwsze asymetrycznie, to znaczy kraje słabsze wykorzystywały je przeciwko krajom nominalnie silniejszym, a po drugie one okazywały się dosyć skuteczne. To znaczy porównując chociażby z sankcjami ekonomicznymi, no tutaj poziom, ten success rate, tak, ten poziom sukcesu krajów wymuszających był wyższy niż w przypadku sankcji ekonomicznych. Tak więc to działanie może być skutecznym działaniem do osiągania celów politycznych. W jaki sposób takie migracje, jeśli miałyby mieć miejsce, co Rosja mogłaby chcieć osiągnąć na terytorium Polski? Może unikając spekulacji, przyjrzyjmy się kryzysowi migracyjnemu w Unii Europejskiej, jaki on miał wpływ na działalność Unii Europejskiej. No widzimy jakby jednym słowem, że miał efekt dezintegracyjny. To znaczy pojawienie się osób o odmiennej kulturze, odmiennym sposobie zachowania, pojawienie się kosztów bezpośrednich spowodowało, czy może wzmocniło trend już istniejący wcześniej, trend utraty władzy przez partie, szeroko rozumiane partie lewicowe, kojarzone z polityką wielokulturowości, ale jednocześnie z dążeniem do pogłębionej integracji europejskiej na rzecz partii szeroko rozumianych prawicowych, które co do zasady koncentrowały swoje przesłanie na wspieraniu pewnej jednolitości tożsamościowej, ale jednocześnie także na suwerenności swoich krajów. Tutaj dżungla w Calais miała pewien wpływ na referendum dotyczące Brexitu. Co też ciekawe, ten kryzys umocnił Turcję, tak? Jako kraju bezpośrednio, który mógł zadecydować o skali migracji, tej największej fali migracji do Unii Europejskiej. Natomiast pozostaje pytanie, czy jak bardzo ten przykład jest adekwatny do ewentualnych migracji do Polski. Ponieważ występują zasadnicze różnice, a mało tego mogą się pojawiać pewne szanse. To tak podsumowując może kwestię zagrożeń i przechodząc do szans. Ja też może uwaga nawiasowa, ja nie chciałbym w tym momencie determinować, na ile to działanie obecne, tak jak tutaj siedzimy, jest rzeczywiście aktualne w głowach rosyjskich strategów. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że nie jest ono zupełnie wykluczone na poziomie co najmniej teoretycznym. No, zwróćmy uwagę na różnice w profilu demograficznym potencjalnych osób, które mogłyby pojawić się w Polsce jako uchodźcy z Ukrainy versus te osoby, które przybyły do Unii Europejskiej w roku 2015. No, różnica jest zasadnicza, to znaczy mieszkańcy Ukrainy pod wieloma względami są bardzo podobni do Polaków. To znaczy można tak powiedzieć, że bliższe podobieństwa między innymi krajami w Europie, no to chyba może są tylko w przypadku, gdyby Austriacy chcieli migrować do Niemiec, tak? A w pozostałych przypadkach tutaj widzimy, że jeżeli chodzi o edukację, jest właściwie taka sama jak w Polsce, a nawet pod względem niektórych współczynników wydaje się, że edukacja na Ukrainie jest lepsza. Kultura również jest bardzo zbliżona, język jest podobny, mimo że różny, to jednak wiemy, że zwłaszcza w tych zachodnich rejonach ludzie co do zasady dobrze rozumieją język polski, jest też ze względu na podobieństwa duża łatwość nauczenia się tego języka. Natomiast z drugiej strony, no oczywiście te osoby, które przybyły w roku 2015, no tutaj te różnice były o wiele większe. W zależności gdzie, oczywiście z tych krajów, gdzie mają tradycję, długie cywilizacje, jak Syria, jak Irak, te różnice nie były aż takie istotne, natomiast w przypadku migrantów z Azji Środkowej, z Afganistanu, prawda, z Pakistanu, z Afryki, Erytrei, Somalii, te różnice już były duże, wysoki poziom analfabetyzmu, co no, wzmagało pewien ten informacyjny przestrach po stronie osób, które to obserwowały w mediach i też powodowały realne trudności, to znaczy do dzisiaj integracja tych ludzi z niemieckim rynkiem pracy chociażby, gdzie mamy informacje, jest nie aż taka duża, prawda? Natomiast w przypadku Ukraińców te osoby byłyby gotowe do pracy właściwie niemalże w cudzysłowie z marszu. Też może uwaga nawiasowa, oczywiście te cechy podobieństwa dotyczą nie tylko Ukraińców w stosunku do Polski, ale też zachodnich krajów sukcesyjnych Imperium Rosyjskiego, jak Białoruś, jak sama Rosja, tak? czy Gruzja. Też, co jest takim czynnikiem łagodzącym, to oczywiście forma tej migracji. Wiemy, że efektowność fali migracyjnej z roku 2015, kiedy w zwartych kolumnach maszerowali migranci przez pola, przez Europę, też miała swój udział. W tym przypadku to byłoby zupełnie coś innego. Bliskość terytorialna, możliwość dostępu samochodów, marszutek, pociągów, to wyglądałoby zupełnie inaczej. Stąd też, biorąc pod uwagę, jak bardzo duże są te różnice, znaczy, może jeszcze inaczej to patrząc, te analogie w przypadku wystąpienia tego kryzysu migracyjnego na pewno byłyby eksploatowane, żeby osoby niezorientowane zniechęcić, żeby ten potencjał protestu rozniecać w Polsce. Stąd też ważne jest i tematem do zastanowienia się, czy w przypadku występowania tej fali migracji w Polsce nie należałoby nawet unikać tych pojęć jak uchodźca, jak migrant, tak, żeby tych skojarzeń historycznych unikać i nie zaostrzać sytuacji informacyjnej. Szansa, która dla Polski istnieje, dotyczy, oprócz podobieństwa, dotyczy sytuacji na rynku pracy obecnie. W ostatnich kilku latach dramatycznie wzrosła liczba przedsiębiorstw, które cierpią na niedobór pracowników. I to niedobór pracowników wszystkich kwalifikacji, od tych bardzo podstawowych do tych osób z wysokim wykształceniem, bardzo wyrafinowanych kompetencji. W Polsce bezrobocie właściwie w wielu regionach zeszło do poziomu bezrobocia naturalnego i co to powoduje też ten brak rąk do pracy, to to, że po prostu rosną wynagrodzenia. To znaczy, to jest dobra informacja dla tych osób, które dostają te wyższe wynagrodzenia, natomiast dla gospodarki polskiej z perspektywy ekonomicznej to nie musi być dobra wiadomość, ponieważ wygląda na to, że te wynagrodzenia mocno rozeszły się ze wzrostem produktywności, co zagraża w dłuższej perspektywie konkurencyjności polskiej gospodarki. To jest sytuacja na teraz. Perspektywy dotyczące przyszłości wskazują, że ta sytuacja może się jeszcze pogłębiać. To znaczy symulacje do roku 2030 wskazują, że Polska może stać się krajem o największych deficytach, czy jednym z największych deficytów siły roboczej w Polsce, co oznacza de facto utratę szans rozwojowych, utratę możliwości wzrostu gospodarczego, a wiemy oczywiście, że gospodarka jest jednym z tych zasadniczych mierników, zasadniczych czynników potęgi państwa, zdolności do osiągania suwerenności, prawda, do występowania nawet być może z pozycji siły w przypadku jakiegoś napięcia wobec krajów sąsiedzkich. Są też, no, należy szukać możliwości odpowiedzi na to wyzwanie w dłuższej perspektywie. Może ostatnia taka uwaga demograficzna, skąd to się wzięło, prawda, ten kryzys. Ten kryzys wziął się z kryzysu urodzeń, który miał miejsce w Polsce po roku 1989, gdzie w związku z odkładaniem małżeństw na później, w związku z zmniejszeniem płodności, w związku z emigracjami spadła liczebność poszczególnych roczników. To znaczy nawet wzrost dzietności tej luki nie jest w stanie zamknąć. Tutaj przede wszystkim narzędziem do tego jest migracja, jest zaproszenie osób spoza granic Polski, gdzie pojawiające się też koncepcje, że należałoby zwiększyć aktywizację zawodową osób dotychczas nieaktywnych, no, miałyby pewien skutek, natomiast on o wiele mniejsze miałyby możliwości zamknięcia tej luki w stosunku do migracji. Co też ważne, jak Państwo tutaj widzą, ta projekcja do roku 2050 struktury demograficznej pokazuje znaczący przyrost osób w wieku już poprodukcyjnym, emerytalnym, co sygnalizuje rzeczywiście takie analizy są bardzo niewesołą przyszłość, można powiedzieć demograficznym językiem, nieadekwatność ich emerytur w stosunku do potrzeb w przyszłości. To jest także pewien taka szansa czy potrzeba społeczna, która się pojawia. Natomiast paradoksalnie, oprócz pewnych ryzyk, które wiążą się z migracją, paradoksalnie migracje takie mogłyby być szansą nie tylko dla Polski, ale także dla samych migrantów i być może w pewnej części nawet dla państwa ukraińskiego. Znaczy, ważna rzecz, która dotyczy migracji przymusowych jest taka, że migranci przymusowi co do zasady koncentrują się w krajach sąsiedzkich, w krajach przygranicznych, licząc na to, że w momencie stabilizacji będą w stanie wrócić do krajów wyjazdu. Natomiast część z nich nie wraca. I w przypadku Polski warto jest inwestować zarówno w przyjęcie, wejście na rynek pracy i w edukację tych osób, które w przyszłości zostaną, jak i te, które w przyszłości wrócą. Znaczy, tego na początku nie wiemy, tak? Ale wiemy z obu perspektyw to jest korzystne. Dlaczego? Ci, którzy zostaną, to oczywiście zwiększają te perspektywy wzrostu gospodarczego, a te, które wrócą, powstaną sieci społeczne, powstają sieci kontaktów po ewentualnej stabilizacji sytuacji na Ukrainie i powroty. Daje to większe możliwości handlowe dla Polski. O korzyściach dla samych emigrantów tu jak gdyby nawet nie ma o czym mówić, bo one są oczywiste, prawda? Brak deprecjacji kapitału społecznego, możliwość utrzymania się, możliwość utrzymania bliskich, którzy zostali na Ukrainie, prawda? Też czysto psychologiczne, przebywanie w jakichś obozach przejściowych to jest sytuacja bardzo depresyjna dla osób migrujących, ale też dla samego państwa ukraińskiego. Oprócz tego ryzyka, że część tej populacji może nie wrócić, pozytyw może jednak z tego być stąd, że te osoby, które nie wrócą, w jakiś sposób będą oczywiście dla swoich bliskich przekazywały transfery finansowe, które będą ważnym zastrzykiem finansowym. Już zresztą teraz są migrantów z Ukrainy w Polsce zastrzykiem finansowym dla gospodarki ukraińskiej. Podobnie jeżeli chodzi o edukację dzieci w polskich szkołach, na polskich uczelniach wyższych, także rozwój ich kapitału ludzkiego. Idąc dalej, żeby te korzyści osiągnąć, można by się było zastanowić nad pewnymi zasadami dotyczącymi, w jaki sposób odpowiedzieć, w jaki sposób przyjąć tych migrantów. Myślę, że tych zasad może być co najmniej 6, to znaczy skracanie okresu przejściowego, unikanie koncentracji geograficznej, ułatwianie w wejściu na rynek pracy, ułatwianie w łączeniu rodzin, ułatwianie w integracji z lokalnymi społecznościami, czy zabezpieczenie bezpieczeństwa samego procesu przejścia, samego tego procesu migracyjnego. To znaczy staranie się, tak syntetyzując tą myśl, żeby proces przejścia, który z perspektywy naukowej, demograficznej jest procesem migracji przymusowej, żeby z perspektywy osób poddanych temu procesowi migracji, mógł być traktowany niemalże jak przeprowadzka, tak? Żeby był na tyle prosty, bezpieczny i to lądowanie w miejscu docelowym było na tyle miękkie. Żeby to osiągnąć, chciałbym poddać pod dyskusję pewien klucz alokacji możliwy do zastosowania w Polsce. Bardzo zachęcam do dyskusji w drugiej części oczywiście. Oparty o doświadczenia niemieckie, o tak zwany niemiecki klucz z Königstein. To jest klucz relokacji azylantów, który oczywiście był zastosowany w roku 2015, którego główna idea polega na odpowiedzi na pytanie, dobrze, jaka liczba osób ma być skierowana do jakich landów w przypadku migracji w większej skali. I tutaj Niemcy wykorzystują dwie zmienne, to jest liczba ludności danego landu, jak i dochody podatkowe. W przypadku Polski można się pokusić o wskaźnik nieco bardziej podobny, ale nieco zmodyfikowany, mianowicie wskazać na powiaty jako tą podstawową jednostkę, do której można by było alokować grupy osób przybywających z Ukrainy, również wykorzystując dwie zmienne, nawet o podobnych wagach, tak, liczbę ludności i dość precyzyjnie mówiąc, dochody podatkowe gmin, dochody podatkowe, udziały w podatkach centralnych i opłatach gmin leżących na terenie tego powiatu. Dlaczego akurat takie podejście? To pozwalałoby z jednej strony zmniejszyć liczbę osób pojedynczych grupek osób, które są w stanie, które docierają do danej jednostki terytorialnej, tak więc ułatwia to wejście na rynek pracy, zmniejsza okresy przejściowe, ułatwia to integrację, ułatwia to dostosowanie się do miejscowego rynku pracy. Z drugiej strony pozwala na uwzględnienie, zwłaszcza te kwestie dochodowe, rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów i z jednej strony uwzględnienie liczby ludności zmniejsza poziom koncentracji w tych gminach najbogatszych. Tutaj byłyby to przede wszystkim oczywiście duże miasta, czy już tak czysto matematycznie powiaty w jakiś sposób letniskowe, które mają stosunkowo duże dochody w stosunku do mieszkańców. Natomiast no wciąż mają, ponieważ są zamożniejsze, mają większe możliwości do sfinansowania, zwłaszcza tego okresu przejściowego. To jest, akurat mi się wydaje, bardzo wdzięczny temat do dyskusji, do której zachęcam. Idąc dalej, przykładowe województwo opolskie, wzięte zupełnie losowo, tutaj tak tylko, żeby unaocznić, pokazujemy tutaj powiaty w przypadku zastosowania tego klucza relokacji. Tutaj widzimy w procentach, nie wiem, czy widać tutaj te ruchy myszką, widać, prawda? To jest procent migrantów, który do poszczególnych powiatów trafiłby w przypadku wejścia do Polski. Tak przeliczymy sobie na liczby bezpośrednie. To tutaj mamy na przykład miasto Opole. To w przypadku, gdyby na przykład do Polski przyjechało 100 000 osób, to do miasta Opole skierowanych by było no nieco ponad 400, prawda? Nie wiem, to jest ile? 8 autokarów, tak? No, nie jest to zbyt dużo dla miasta, które ma 100 000 mieszkańców, tak więc to wydaje się być jak najbardziej do przełknięcia. Ostatni slajd. Sam algorytm do sprawnego przeprowadzenia tego procesu osiągnięcia korzyści nie wystarczy. Potrzebne są także pewne działania z jednej strony przygotowujące, z drugiej strony towarzyszące w przypadku, gdyby takie zdarzenie miało miejsce. I Polska dość paradoksalnie znajduje się w dobrej sytuacji. Z dwóch powodów. Znaczy, z powodu takiego, że już Polska przygotowywała się do przyjęcia wielkiej fali migracyjnej. W roku 2014 były przeprowadzane ćwiczenia, były ćwiczone standardowe procedury operacyjne, kiedy spodziewano się pewnych ruchów migracyjnych w czasie i zaraz po rewolucji na Majdanie. Jednocześnie teraz Polska może korzystać z doświadczeń krajów zachodnich, dla których wiele przyjęło migrantów z różnym skutkiem i tutaj można starać się pewne adekwatne wnioski wyciągać także dla Polski. Co więcej, Polska w roku 2016 miała też pewne masowe ruchy ludności w ramach swojego terytorium. Mam tutaj na myśli Światowe Dni Młodzieży. Część z tych doświadczeń, zasobów zakumulowanych można też wykorzystać, o ile będą adekwatne. Ale to nie tylko to. Należy przygotować się, aktywizować liderów lokalnych, tak? Przygotować komunikaty, informacje, w jaki sposób przyjmować migrantów, żeby tworzyć tą kulturę przyjęcia, dawać otwartość do możliwości zatrudniania tych osób, łagodzenia dla nich tego procesu migracji, żeby on był no, znowuż łagodny i miękki. Zaktywizować organizacje pozarządowe, które również w tym procesie mogłyby pomóc. Ważne na poziomie informacyjnym byłaby pewna zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego, tak? Pewna nazwijmy to osłona informacyjna. To znaczy oczywiście w przypadku celowego działania Federacja Rosyjska na pewno wykorzystywałaby te ruchy do eskalacji napięć, zarówno w populacji krajowej, tej populacji napływowej, do aktywizacji środowisk, które mogłyby służyć tutaj działaniom dezintegracyjnym, więc to należałoby monitorować. Podobnie w przypadku prób lokowania agentury nielegalnej to również należałoby uwzględnić i zabezpieczać się. Wsparcie w zakresie łączenia rodzin, żeby również możliwość sprowadzania dzieci najbliższych byłaby łatwa. Łagodzenie samego procesu migracji poprzez, no, w przypadku gdybyśmy mieli do czynienia z pewną eskalacją, widoczną eskalacją napięcia, które mogłyby prowadzić do fal migracji, być może pewna prewencja informacyjna, żeby informacja dotarła do osób potencjalnie mogących być przedmiotem tych ruchów migracyjnych. No dobrze, co zrobić, żeby ten proces przebiegał łatwo, jakie dokumenty ze sobą zabrać, być może gdzie się kierować, w jaki sposób można znaleźć mieszkanie, znaleźć pracę w Polsce, co może być znowu tym elementem łagodzącym. To w tej części wszystko. Zapraszam do dyskusji i bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo.